Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Kulisy Manipulacji. Katarzyna Gujska. Piotr Lisiewicz. Będzie Polska przyszłości. O tym dowiedzieliśmy się na imprezie, która nazywała się Kampus Polska przyszłości. Na tym kampusie dowiedzieliśmy się, że ta przyszłość będzie taka trochę średniowieczna, bo najpierw postawią nas pod pręgierzem, gdzie będą na nas pluli i nas poniżali. Później nas opiłują. No a jak już tacy opiłowani będziemy chcieli wezwać lekarza, no to nic z tego lekarza może nie wyjść, bo 87% szpitali zostanie przez marszałka Grodzkiego zlikwidowanych. No i tak ma ta Polska przyszłości wyglądać i o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. A Państwa i naszym gościem jest Paweł Piekarczyk. Witamy Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, tylko taka mała uwaga do tego, co mówisz. Świetny wieczór to w końcu taka fajna dosyć epoka była oddana Panu Bogu z was, ze zbawieniem jako ważną cezurą dla ludzi. Ja bym raczej gdzieś lokował ten kampus gdzieś pomiędzy jakimś renesansem a oświeceniem, bo oni tam raczej takie rzeczy jak ludobójstwa na przykład dopuszczali, to bardzo było ten. Oni dopuszczali tam również takie rzeczy jak niepochylanie się nad człowiekiem jako czymś ważnym, strzelowo będziem czymś, a nie kimś. Więc... No słychać, że jesteś jeszcze nieopiłowany. Jak cię opiłują, będziesz mówił inaczej. Maciej Sztur nie była najbardziej głośna z tych wypowiedzi, a moim zdaniem najlepsza. Posłuchajmy. Oczywiście tracimy też część naszych widzów, którzy do tej pory oglądali nasze filmy, ale ponieważ my mówimy coś, z czym oni się diametralnie, fundamentalnie nie zgadzają, to już nas nie lubią. Trochę aktywność osób takich jak ja działa jak po pierwsze jak płachta na byka, a po drugie co gorsza jak woda na młyn strony przeciwnej. Że te postulaty, te hasełka to są jakieś fanaberie warszawki. Że my coś tutaj namawiamy, ale co my wiemy w ogóle o życiu? To jest Sztury, Ostaszewskie, Jandy, to jest ta zgniła elita, a tu jest Polska przy grillu i disco polo. To my tu mamy rację. I to jest potężna siła tam, że ktoś w dużej grupie społeczeństwa powiedział, to wy macie rację. Nie, że przez 30 lat wam się kazali przebranżawiać, dokształcać, uczyć języków, żebyście byli kimś innym niż jesteście, żeby szli ciągle w górę, żebyście pracowali nad sobą, żebyście włożyli jakiś ogromny wysiłek. Jaki wysiłek? Tu jest Polska! Huzaria na was pracowała, wy tu musicie być dumni. Słuchacie disco polo? Z***liście, my też! Wow, to sobie wmyślę, że dla ogromnej rzeszy ludzi to jest jakaś ulga. No, posłuchałem tego i doszedłem do wniosku, że ja jednak to już chyba słyszałem. A gdzie słyszałem? Posłuchajmy. Tak jest, nie śmiejcie się. Jesteście niedojrzałymi. Nie wiecie, niewiele czytacie po prostu, tylko gazetki czytacie i ulotki. Czytajcie sobie. Do rana. Nie jeden z was tu w ogóle by nie pracował w tej stoczni, gdyby nie ten system. Nie jeden by nie ukończył żadnej szkoły, krówki by pasał. No więc to jest nawet i to samo środowisko, no bo to redaktor naczelny inteligenckiej polityki, niezbędnik inteligenta w dzisiejszych czasach. No i cały czas paszporty wydają. A no tak. Jak ta też dawna władza taka. Bywało różnie z dostawaniem tych paszportów. Przypomina się taka debata, była Kwaśniewski-Kaczyński, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, ale u was po inteligencji nie dobierali na te różne stanowiska. Kto żył w tamtych czasach, pamięta różnych tępych sekretarzy i różnych ludzi z nomenklatury, którzy nigdy, gdyby w tej nomenklaturze nie byli, nie zajmowaliby swoich stanowisk. No i nagle słyszymy od Mieczysława Rakowskiego,
to wy jesteście wyjątkowo głupi i mało czytacie. I to samo w zasadzie słyszymy od Macieja Sztura, który mówi, no wy tam, jak słuchacie tego disco polo, wy wyborcy PiSu, to jesteście głupi. No a jak na przykład ktoś jest Julką nastoletnią i wznosi okrzyki przeciwko PiSowi, to jest wielce inteligentne. Albo jak ktoś czyta portal Michnika plotek.pl, gdzie są newsy o Macieju Szturze, no to to jest elektorat inteligentny. Historia zatoczyła koło, można powiedzieć, moim zdaniem. Ja tylko chciałem żałować, wyrazić żal, że nie pociągnąłeś tego cytatu z Rakowskiego troszeczkę dłużej. Dlatego, że na chwilę po tym, jak Rakowski powiedział, że pasalibyście krówki, bylibyście pastuchami, to ktoś tam odkrzyknął mu z sali, że tyle, że poza tym systemem to się nazywa kowboj. To jest właśnie taka różnica, że jakby oni uważają się za pewnego rodzaju mianowaną elitę i kropka. I że za tą elitarnością nie idzie to, co choćby niósł etos przedwojennego inteligenta, czyli pewien obowiązek wobec społeczeństwa, pewien obowiązek wobec ludzi, pewien obowiązek ciągnięcia ludzi w górę, pewien obowiązek namawiania ludzi, żeby byli lepszymi niż są i żeby chcieli być lepszymi niż są. To im zupełnie wygasło. Dla nich bycie elitą oznacza wyłącznie ciągnięcie z ludzi i to jest w ogóle straszne, że są tacy, którzy nie chcą Sztura oglądać i nie chodzą na jego filmy, bo to w ogóle straszne. On się zdaje sprawę z tego, jaki to jest ubytek. No ale Pawle, przepraszam, ja ci wejdę w słowo, to jest akurat ten fragment tej wypowiedzi, który niósł nadzieję. To znaczy, że rzeczywiście jest takie zjawisko, bo my go nie odczuwamy. Rozumiem, że pan Sztur odczuwa, że publika po prostu jest w stanie ocenić również jego wypowiedzi, takie jak ta. No i później wyciągnąć konsekwencje z tych wypowiedzi, czyli po prostu sobie obejrzeć coś innego i kogoś innego. To bardzo to jest, to akurat niesie nadzieję, to bardzo budujące. Dla nas nadzieje, dla nich rozpacz. No dobra, Sztura posłuchaliśmy, wiemy, że najgorsze w Polsce jest disco polo, na przykład jak ktoś słucha... No i z grillem. I z grillem, także... To ja bym nie przesadzał, to znaczy to na razie nie tylko tym, ale nie wiem, jakie jest stężenie tych wszystkich dioksyn z tego dymu grillowego w osiedlu Wilanów na przykład w sobotę wieczorem, myślę, może być. Także tu ja bym ostrzegał pana Macieja Sztura przed zbytnią zapalczywością i zbytnią, tak powiem, zbytnim nieoszczędnością w wyrażaniu mowy. U mnie w Poznaniu jest pręgierz. Pręgierz, jeden z najbardziej znanych. Pod ten pręgierz trafimy. Posłuchajmy dlaczego. Nie ma w internecie jeszcze narastającej listy tych pseudodziennikarzy z imionami, nazwiskami i wizerunkami. To jest do zrobienia. Trzeba by zrobić, jak się to zrobi, to musi być narastająco, to trzeba zrobić konkurs najbardziej haniebne wystąpienia. Znaczy, to jest ze średniowiecza pręgierz? Zróbcie internetowy pręgierz. To jest o wiele łatwiej. O jab odezwał się jakiś głos, to był zapewne PR-owiec tegoż kampusu, który tam się w tle odezwał. Mi to przypomniało jednak coś innego, bo w internecie jest taka strona, która wymienia wrogów rasy. Red Watch to się nazywało, taka strona neonazistowska. Tam są wrogowie rasy wymienieni, łącznie z tym, czy są niebezpieczni w starciu fizycznym. No więc nie wiem, czy to niestety w tym kierunku nie idzie. Ja myślę, to jest trochę tak, że pan Balcerowicz jako wicerektor Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu w swoim czasie... No to jest podstawowy problem.
Zresztą, przepraszam, Pawle, ja muszę to powiedzieć. Ta mina, z którą on się przechadza i taki zawraca napięcie, to wskazuje, że to jednak jest podstawowy problem. I to zarówno marksizmu, jak i leninizmu. Nie, w każdym razie chciałem powiedzieć, że on nie dosłownie konstatuje, co to jest pręgierz. Bo pręgierz to był jednak coś, pod co się trafiało z wyroku sądu. A internet, chociażby pan Balcerowicz, nie wiem jak chciał, jakby państwowy nie jest w tym sensie, że... To się znajdą sędziowie, będą siedzieć w internecie teraz, spokojnie. Czy pan Balcerowicz miał zwyczaj odnosić się do tego, do czego wzywał Sztur i Rakowski, czyli jednak czytać i rozglądać się wokół siebie, to by się zorientował, że tego rodzaju pręgierzy internetowych nie pręgierzy, tylko takich społecznych pręgierzy internetowych, jest na pęczki. Można się znaleźć takie w jedną stronę, w drugą stronę. Tam na niektórych pręgierzach Lisiewicz jest jako główny wróg, a na innych kto inny będzie jako główny wróg. Jakby co, to pan Balcerowicz jest tutaj tak jest o 30 lat zapóźniony. Rozumiem, że został w tym Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu. No może jeszcze w Ministerstwie Finansów i uważa, że to on tam w tej chwili rządzi tym Ministerstwem Finansów. Natomiast jak tam jego meandry, tak powiem, podwójnej, a może w ogóle niebinarnej z powodu ilości osobowości pana Balcerowicza się że tak powiem, ukosują, to tak czy inaczej uważam, że to po pierwsze jest dowód na, tak powiem, pewnego rodzaju niedouczenie i pogardę dla wiedzy o tym, czym jest pręgierz. No ja myślę, że niedługo, przepraszam, jedno zdanie, ja myślę, że niedługo ten pomysł zostanie zresztą rozszerzony i również taki pręgierz, który proponował pan Balcerowicz, tam nie tylko dziennikarze, ale także żołnierze i strażnicy graniczni będą też z imienia i z nazwiska, bo to też haniebna rzecz, którą w tej chwili robią. Pilnują granicy, to jest rzecz niepojęta zupełnie. No i myślę, że niedługo również dla nich jakiś pręgierz się pojawi. I tutaj zresztą myślę, że być może znajdą się bardzo dobrzy graficy i wsparcie ze wschodu. Myślę, że tutaj akurat z takich instytutów marksizmu i leninizmu to wielkie wsparcie może być dla tego pręgierza. No tak. Czekamy. Bardzo chcemy to obejrzeć. Biedny pan Balcerowicz. Zdaje się, że udało już się naszego drogiego Piotra odwiesić, więc to nie był pręgierz, bo już się zastanawialiśmy, czy to być może już ten pręgierz internetowy cię dopadł i już... Nie, odwiesiło mnie już. Już nie wiszę, grillujący Polacy, jak to było, mieli być najpierw postawieni pod pręgierzem, a raczej ci, co źle wpływają na grillujących Polaków, a jak nie da rady w ten sposób zrobić z nimi porządku, to jeszcze trzeba opiłować tych, co mogą na nich mieć zły wpływ. Posłuchajmy. Uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością. Nie mniejszością, że będzie ich kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej, takiej społecznej proporcji. Wydaje mi się, że to się... Ale dobrze, żeby to się stało, mówiąc uczciwie, w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Ale na zasadzie... To jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam. No ja Paweł Piekarczyk podniósł głowę. Nie, ale to jest w ogóle chyba nowa definicja racjonalności. Trzeba po prostu racjonalnie to jest, znaczy tak opiłować, jak mówi pan Nitras i mówi, że to jest właśnie racjonalne. Takie wprowadzenie kary i tak opiłować. Ja mam wrażenie, że to już też chyba wielokrotnie już my słyszeli w historii. Nawet mam wrażenie, że cały czas takie echa piłowania dochodzą z różnych miejsc na świecie. Zobaczcie, jaki to ludzki pan. Nie chciałbym, żeby to się tak radykalnie stało. To znaczy, nie uważa, że należy nas wszystkich, bo połowę z nas, powiedzmy, wymordować tak od razu, tylko niech to się tak stanie tak naturalnie, tak delikatnie. Słuchajcie, to ludzki pan jest zupełnie. I w
w ogóle co to znaczy większość? No to większość to nie znaczy, że ma ich być mniej czy tam ten, tylko to większość to znaczy, że tak racjonalnie trzeba opiłować. To bardzo jest dobre, ja myślę, że to znakomita reklama. Ale nie gwałtownie, Pawle, tam było... Ale Julia Brystygierowa mówiła to samo, kiedy do prymasa Wyszyńskiego mówiła, że nie zrobimy z niego męczennika tak, jakby chciał. Także to już trochę w takim stylu. Tak, to, oczywiście to przyznaję. No, ale mówię, to jest znakomita reklama białego proszku tego wystąpienia. To naprawdę bardzo... O proszek do prania, jak rozumiem, chodzi marszałek Grodzki, jak już nas opiłują, to co wtedy będzie z pomocą medyczną, jak będziemy krwawić? Zobaczcie, 16 szpitali na 5 milionów, to w Polsce powinno być 130 około na 40 milionów, a jest prawie 1000. Bez ludzi, bez sprzętu i jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie. Słuchajcie, według pana Grodzkiego Polaków jest 50 milionów, ponieważ przemnożył przez 10. Albo też ludzki pan i uważa, że powinno być lepiej niż w Danii. No więc te efekty 500+, za bardzo mu się zdaje się, że pomnożyły. Jest po prostu takim fanem tego programu, że nie ma większego. Tak naprawdę. Ale może być też tak, bo ja pamiętam te zeznania, które cały czas zresztą czekają na rozstrzygnięcie, czy są prawdziwe, czy wiarygodne, czy nie, bo przypomnijmy, że na portalu Niezależna taki licznik bije w sprawie pana Grodzkiego, że on cały czas blokuje uchylenie mu immunitetu i przez to nie może stanąć przed sądem i odpowiadać na oskarżenia swoich pacjentów o to, że pobierał pieniądze od nich za leczenie, które powinno się odbywać i odbywało w szpitalu z ubezpieczenia. No właśnie, to pamiętam te wspomnienia ludzi, którzy niestety musieli płacić albo jemu, albo temu naganiaczowi, to tam też zawsze tak zaokrąglali do góry. To może to już po prostu pozostało. Nie, słuchajcie, ale to w ogóle to jest... Biedna jest ta koalicja obywatelska, bo z jednej strony jednak ilość szpitali prawdopodobnie jest odwrotnie proporcjonalna do grubości koperty, to znaczy im więcej szpitali, tym koperty są cieńsze. A po drugie, to zobaczcie, najuczciwszego sobie wybrali na marszałka Senatu. Wy w ogóle nie doceniacie tej sytuacji, może być znacznie gorzej. No. Tak jak najmądrzejszą sobie wzięli na kandydatkę na prezydenta. Ale no cóż, no, takie to jest towarzystwo. No więc można powiedzieć, że były apele do opozycji, żeby przedstawiła program. No i po chwili publicyści wspierający opozycję sami właściwie doszli do wniosku, że lepiej, żeby oni już nic nie gadali, jak mają tak gadać. Wracamy do Balcerowicza, ale któż to taki ten Balcerowicz? Młodzi Nowocześni stwierdzili, kto to taki. Zobaczmy. No i mamy informację jednoznaczną, spotkanie z Panem Bogiem. No i skoro Pan Bóg, to oczywiście zaatakowała go Lewica. Zobaczmy, z jakim efektem. Ostatnie dwa pytania. Ja się chciałem odnieść do wcześniejszych słów, bo było pytanie o Polski Ład. I powiedział pan, że nie można zmian wprowadzać, nie konsultując ich z ludźmi, nie można ich wprowadzać tak szybko, ponieważ jest to naplucie ludziom w twarz. I teraz pytanie co do właśnie pana zmian, które nazywamy wszyscy terapią szokową, które były błyskawiczne, które spowodowały hiperinflację, które spowodowały bezrobocie, które doprowadzały do samobójstw. Czy tak naprawdę... I one też nie były w pełni jakby demokratyczne, tak? Pierwsze zmiany kapitalistyczne w Polsce mamy w czasie rządu Rakowskiego, który jest niedemokratyczny, później w czasie rządu Mazowieckiego, który jest częściowo demokratyczny. Czy pana zmian nie można nazwać napluciem ludziom w twarz? Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to nie jest chyba pytanie, tylko to jest proza obraza, ale na czym polega tutaj głupi błąd? Porównywanie sytuacji nieporównywalnych. Pod pręgierz zadającym to pytanie. Tak. Nie no, sytuacja jest nieporównywalna, ponieważ tutaj krytykujemy Kaczyńskiego i Morawieckiego, a tam krytykujemy Balcerowicza. To jest absolutnie nieporównywalna sytuacja, ponieważ to pierwsze jest pożądane, to drugie jest zakazane. To jest absolutnie oczywiste. To się nazywa dwójmyślenie.
zostało usankcjonowane w takim przewodniku, jak urządzać państwo kampusu obywatelskiego przyszłości, który się nazywał rok 1984. Mieszkańcy od grilla nie mają prawa o niczym decydować. To jest oczywiste. Elżbieta Bieńkowska o tym. No Unia nie ma teraz wyjścia. Unia musi, no jakby logicznie patrząc, albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. To jest okropne, co ja mówię. I ja to mówię o moim kraju. Dlatego też nawet w czasie koledżu, jak rozmawialiśmy o tym, ja bardzo delikatnie się o tych sprawach polskich wypowiadałam, chociaż przecież czuję, jak czuję. No i widzę, co się dzieje. Ale no nie może tak być, że rzeczywiście opowiadamy wszystkim, jakim my jesteśmy wspólnotą wartości i krzewimy, czy chcemy krzewić i promować te wartości w krajach trzecich, a w środku dzieje się nagle coś takiego. W tym budżecie, który w tej chwili się rozpoczął w tym roku, są pieniądze specjalne na wolne społeczeństwo, dla NGO-sów, które pójdą bezpośrednio z Brukseli. Ale to są pieniądze dla wszystkich organizacji, które zajmują się praworządnością, które zajmują się równością obywateli, które zajmują się tolerancją, dla wolnych mediów. I one będą składać, to jest też, no to jest wstyd, prawdę powiedziawszy, ale one będą mogły składać wnioski bezpośrednio do komisji. Okropne to jest czy nie okropne? Nie, no to jest dość okropne, tylko myślę, że jakby pani Bieńkowska pod tym pojęciem rozumie coś troszeczkę innego niż ja rozumiem. Bo to jest, no i tutaj dobrze, że to puszczamy, jak więcej ich puścić, to tak, żeby wszyscy to zobaczyli, co oni tam naprawdę mówią. Bo to jest cenne samo w sobie, nawet nie to, że ja coś o tym powiem i skomentuję, tylko to, że państwo usłyszycie, co oni tam naprawdę mówią. Więc to mówią poważnie. A poza tym z tych wypowiedzi wyłania się ta wizja Polska przyszłości, jaka ona ma być. No po pierwsze ma być taka, że człowiek nie może być tym, kim chce być, tylko przyjdzie jakiś Sztur czy Rakowski i mu powie, jaki ma być, a jak nie będzie, to będzie mówił, że jest głupi. Po drugie, jeżeli ktoś ma jakieś inne poglądy, to pod pręgierz. Jeżeli wyznaje jakąś religię, która się nie podoba tej władzy, no to będzie opiłowany. I to spokojnie opiłowany, ale sprawiedliwie opiłowany, co zapewnia pan Nitras. A jeżeli też się nie podporządkuje władzy jakiejś innych państw i będzie cały czas upierał się przy tym, że jego państwo jest równie ważne i równie dobre i równie zasługujące na szacunek jak te inne państwa, no to będzie potraktowany karą i to jeszcze dzienną, wymierzaną w euro. Więc to jest ich przyszłość. Znaczy oni tak widzą Polskę przyszłości. Rzeczywiście jak myśmy zaczęli od tego, że to jest chyba wizja bardziej średniowieczna, no to jest chyba obraza dla średniowiecza, bo to na kampusie Polska przyszłości była mowa też o przeszłości, której przodkowie tych Polaków grillujących i słuchających disco polo też nie zachowywali się najlepiej. Posłuchajmy. Że próbują nam wmówić, że cała historia Polski to jest historia ludzi zawsze niewinnych, zawsze niesprawiedliwie krzywdzonych. Że wszyscy inni mają Polaków przepraszać, a Polacy mają te hołdy przyjmować i jeszcze domagać się finansowej rekompensaty. To jest złe myślenie. Błędne myślenie. A ja myślę, szanowni państwo, że to był chyba materiał dla sponsora. Przypomnijmy, że to jest Fundacja Konrada Adenauera, czyli budżet niemiecki sfinansował to wydarzenie. Tam opłacił im te krzesła, kawę, jako jakieś jedzenie, hotel i coś tam jeszcze być może dał za każdemu za występ w tym przedsięwzięciu. I to jest chyba po prostu element wywiązywania się organizatora z umowy, no bo skoro organizator zapłacił, a to właśnie ten organizator, czyli państwo niemieckie, jest adresatem roszczeń
Rzeczpospolitej Polskiej za zniszczenia wojenne, roszczeń słusznych, bo za te zniszczenia nigdy nikt z tamtych ludzi, którzy tutaj nas napadli dawno temu, palili, niszczyli, jak jakaś kompletna dzicz i barbaria, nigdy oni nie zapłacili, więc no to jest element po prostu ukłonu dla sponsora. Tak postrzegam ten fragment wypowiedzi. To jeszcze na koniec coś optymistycznego. Mimo wszystko Maciej Szturnie wyjechał z ten kraja. No i o wyjeżdżaniu z ten kraja materiał. Pierwsze pytanie, Maciek. Kiedyś podobno powiedziałeś, że może z tego kraju trzeba już wyjeżdżać i rzucić to wszystko. To już było parę lat temu. Nie wyjechałeś. Dlaczego? W ostatnich latach rzeczywiście ilość frustracji, która jest w kręgu na przykład moich znajomych, moich ziomków, że tak powiem, jest tak duża, że człowiek w pewnym momencie, zwłaszcza kiedy narasta w nim bezsilność, gdzie widzi, że ta nasza sprawczość jest nie satysfakcjonuje nas, nie zmienia się ten świat w tę stronę, w którą byśmy chcieli, no to przychodzą tego typu czasami myśli do głowy, które u niektórych wygrywają, u niektórych przegrywają, czy też jeszcze przegrywają. Mała sprawczość Macieja Sztura, to tak optymistycznie na koniec. Paweł Piekarczyk był dzisiaj w kulisach manipulacji. I chwała Bogu, to jest ta mała sprawczość. I frustracja duża. No to trudno, trzeba się do specjalisty zgłosić. Na szczęście szpitali Grodzki nie polikwidował, więc jeszcze daleko nie ma. Może podjechać i może pomogą. Na frustrację to najpewniej to jest chyba w tym momencie najlepszy adres. Bardzo Państwu dziękujemy. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, ale zachęcamy. Proszę pozostać z Republiką i do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.